talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagrożą nam. Chcę bezpiecznie doczekać późnych lat. Ześlij proszę pokój na cały świat. Naród poraniony wśród wojennych zamieci, za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz spokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, dotąd żyję. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Cały świat. Ześlij proszę pokój na cały pokój. Gołębie na ramieniu siada, nie zna co nieszczęście, wojna i zagłada. Mocno go przytrzymaj, nie pozwól odlecieć, niech z nami zostanie przez tysiąclecia. Wielce szanowni państwo, pozwólcie, że odczytam list gratulacyjny od zespołu teatralnego. Czcigodna siostra Maria Alberta Jasek, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Elżbiety III Zakonu Regularnego Świętego Franciszka w Cieszynie. I czcigodna siostra Maria Imelda Bojkowa, przełożona generalna zespołu klasztornego Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie. Stowarzyszenie Zespół Teatralny przy parafii świętej Elżbiety w Cieszynie składa na wasze ręce najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak znamienitego jubileuszu 400-lecia powstania i posługi sióstr Elżbietanek, w tym 269 lat w Cieszynie i 163 lata w Jabłonkowie na ziemi cieszyńskiej. Minęły dziesiątki i setki lat, a wasza posługa niosąca pomoc biednym, chorym i zapomnianym jest ciągle potrzebna. Zmieniają się systemy, rządy, przemijają wojny, a wy, drogie siostry, jesteście na posterunku, by służyć Bogu i ludziom. Wasza posługa mocno związała się z ziemią cieszyńską. Wasz klasztor w Cieszynie jest wizytówką tego miasta i częścią jego historii, tak jak klasztor w Jabłonkowie jest ozdobą tej miejscowości. Czynicie wiele dobra, często niezauważalnego, anonimowego. Niech ten, który jest ukryty, ale widzi z ukrycia, odda wam w dwójnasób. Niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący
Niech opiekę nad wami sprawuje najukochańsza Matka Boża i niech czuwają nad wami święty Franciszek i święta Elżbieta, zarząd i członkowie stowarzyszenia Zespół Teatralny przy parafii świętej Elżbiety w Cieszynie, Cieszyn dnia 11 sierpnia 2022 roku.